Kamil, Magda, witam was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, hej. Kochani, jesteście dopiero co po treningu do kolejnego odcinka. No właśnie, powiedzcie mi, jak wyglądają przygotowania? Świetnie, to będzie wyjątkowo emocjonujący odcinek, bo sami wybieraliśmy muzę i to będzie taki sztos, taka petarda emocjonalna, że państwo się tego nie spodziewają, naprawdę. Na pewno nie, bo wcześniej po prostu mieliśmy jednak tańce, a tutaj mamy oprócz tańca historię do przekazania, więc mamy nadzieję, że również się w nią tak wciągniecie, jak my w nią. Wiecie więc. Co, zobacz, ja założyłem nawet te koraliki na ręce, założyłem tutaj, proszę bardzo, na szyjnik, bo będzie rock'n'rollowo, naprawdę będzie rock'n'rollowo, no, będzie moc. Słuchajcie, ale nie jest zawsze tak kolorowo, powiedzcie mi, jak faktycznie wyglądają przygotowania, czy faktycznie te kilka godzin dziennie na sali treningowej to jest wycieńczające? To jest wycieńczające, jest ekstremalnie wycieńczające. Ja jeszcze prowadzę poranki w Radiu Z, więc wstaję za 15:05. No dzisiaj jest ten dzień, kiedy napisałem przed chwilą SMS-a mojej żonie, ja chyba dzisiaj padnę i wyląduję w szpitalu. Naprawdę dzisiaj jestem wrakiem człowieka i marzę o tym, żeby się położyć spać. Jestem przeziębiony, więc ja już dzisiaj pasuję. W zeszłym tygodniu ja byłam chora, przeszło to niestety ze względu na te tańce na Kamila, więc no tak. Nie jest to na pewno łatwe, bo rzeczywiście trenujemy codziennie, po wiele godzin dziennie. Kamil się bardzo stara, no już tak, dwa miesiące, więc jest tego rzeczywiście bardzo dużo, ale też ja jako nauczyciel widzę bardzo duży progres u Kamila, chociażby w łapaniu kroków. Wcześniej choreografie zajmowały nam nauczenie się kroków, nauczenie Kamila kroków, jak cały przebieg choreografii wygląda, zajmowało dużo dłużej. Teraz patrzę, pokazuję mu z choreografią, tak i już łapię, więc jest postęp. To jest, jeszcze to nigdy, jest ja nigdy w życiu nie tańczyłem, ja jestem tym uczestnikiem, który tańczy od 8 tygodni. Mm-hmm. Nigdy nie miałem nic wspólnego z tańcem. Tu jest wielu fantastycznych uczestników, którzy są po szkołach teatralnych. No wiadomo, mieli doświadczenie z tańcem. Super, jest im dużo, dużo łatwiej. Ja startowałem z zupełnie innego poziomu, więc tym bardziej cieszy mnie to, kiedy na początku robiłem 3 obroty i padałem, bo tak mi się w głowie kręciło. Dzisiaj potrafię się zakręcić, wstać i jeszcze mówię, spoko, więc super, no. Ale Magda, tutaj pytanie, jakim Kamil jest uczniem, bo tak jak wspomniałaś, jesteś nauczycielką. No właśnie, czy jest tym uczniem, który z pokorą przyjmuje wszystkie uwagi, czy czasami pojawiają się zgryźliwości? Nie, zgryźliwości nie. Raczej jest ale, tak, że... Ale? Czy nie? Ale! Nie. Kamil jest naprawdę bardzo pracowity, taki zdyscyplinowany. Jeżeli proszę go, żeby jeszcze coś spróbował raz zrobić, to próbuje. Często prosi. Naszym już mówiliśmy, naszym najczęstszym zdaniem na treningu to jest jeszcze raz. Więc no naprawdę, ale nie narzeka. Naprawdę bardzo ciężko pracuje. Wiem, że dużo jest par w tym programie, które są bardzo zaangażowane, ale naprawdę tutaj nie ma jakiejś taryfy, nie wiem, ulgowej ze względu na to, że Kamil jakby jeszcze oprócz tego pracuje oczywiście na co dzień w radiu, jest zawsze zaangażowany na treningach, więc ja się bardzo cieszę, bo jest to no, dużo łatwiej z taką osobą się pracuje, niż gdyby tutaj mówiła, ja jestem dzisiaj zmęczony, nie chce mi się, tylko naprawdę się stara. Słuchajcie, no właśnie tutaj pytanie, jak pogodzić to wszystko, bo Kamil, masz życie zawodowe, masz życie rodziny, do tego jest udział w Tańcu z Gwiazdami, godziny spędzone na salach treningowych, no właśnie. Życia prywatnego nie mam teraz. Wpadam wieczorem, słyszę, tatuś. Moja żona mówi, zobaczcie, tak wygląda wasz ojciec, to jest tata, tatuś. Nie, słuchajcie. Znaczy, jemy razem kolację, to jest super i weekendy w sobotę, kiedy mamy, powiedzmy, tam, nie wiem, z 2-3 godziny mamy tych prób w sobotę, więc jest łatwiej, w sobotę możemy trochę czasu spędzić razem. No niedzielę nas nie ma w ogóle, bo jesteśmy od godziny 11 w studiu do 23-24. Słuchaj, no to jest ekstremalne. Naprawdę, chyba wydaje mi się, że mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak ten program wygląda. I nam się wydawało, że no tam okej, przyjdziemy, potańczymy. Nie, naprawdę, jakbyś mnie zapytał, jakie jest moje wyobrażenie o tym programie, o tym, co my będziemy robić, a my de facto mieszkamy tutaj na tej sali treningowej. My znamy każdy milimetr, my jesteśmy z każdą klepką parkietu po imieniu. I to jest, no jest masakra, to jest jakby ten etap przygotowań, to jest krew, pot i łzy, i to mówią wszyscy, którzy byli w tym programie, a ci, którzy nie byli, to mówią, na pewno nie jest tak źle. No nie, krew, pot i łzy, ale tak musi być, żeby w niedzielę przed milionami telewidzów było pięknie, po prostu i magicznie. Zresztą jak dostałem harmonogram dziewczyny z Polsatu mi podesłały, no to faktycznie powiem wam, że jak nie nagrywki, to treningi i to dzień w dzień, tego sobota i niedziela,
No i no, nie dziwię się, że nie ma tego czasu na życie prywatne w tym wszystkim. Zupełnie, nie ma życia. Ty też chyba nie masz prywatnego życia. Nie, nie? To rzeczywiście życie zamarło na czas tego programu, więc ja też mam tak, że przez to, że ten program wywołuje ogromne też emocje we mnie, dlatego, że to jest mój pierwszy raz tutaj, to przed treningiem myślę o treningu i po treningu też myślę o treningu i potem jest noc i jest kolejny dzień, gdzie się ta machina zaczyna z powrotem, więc rzeczywiście bardzo dużo uwagi też takiej mentalnej nawet mm-hmm. idzie w stronę przygotowań, ale myślę, że na live jest tak, że to nam wynagradza no, bardzo dużo tego wysiłku. Strzał z adrenaliny, endorfiny, tak. Jezu, to jest coś tak niesamowitego, naprawdę, to wychodzisz tam i mówisz, kurczę, czemu tylko jeden taniec, ja bym jeszcze potańczył, prawda? Jest coś takiego, że już, ja mi jeszcze, dajcie jeszcze, wiesz, no. Ale też publika oddaje bardzo dużo, mega, więc mega. Tam naprawdę emocje są ogromne, ale to jest wszystko takie pozytywne, więc no ta niedziela, myślę, że jak bardzo jest wykańczająca fizycznie, to jednak psychicznie ona nam również bardzo dużo daje, dostajemy taka nagroda, co? Ta niedziela jest nagrodą. Jest tak, trup, to jest super dzień, więc tak. Ale słuchajcie, no właśnie, taniec z gwiazdami nie wiąże się tylko z tańcem, ale też z pewnym rozgłosem medialnym. Mhm. Jak reagujecie na to wszystko, co się dzieje w mediach, na to wszystko, co się dzieje w komentarzach pod postami? Jaki macie do tego wszystkiego stosunek? Wiesz co, stosunek ambiwalentny to jest takie słowo, jak gdzieś ktoś powiedział, kiedy teściowa wpada twoim ukochanym samochodem do jeziora. Są momenty, kiedy mamy do tego dystans, ale są momenty, kiedy ktoś ci, wiesz, krytykuje. No nikt z nas nie lubi krytyki, wiadomo. I czasami ta krytyka na nas spada, ona jest, wiesz, personalna, kiedy ludzie ci wytykają, jak wyglądasz, co robisz, jak się zachowujesz, że jesteś drewnem i tak dalej. To mamy do tego dystans już teraz. Na początku było ciężko, nie ukrywam. Wiesz co, dla mnie pierwszy odcinek w tym programie był takim zderzeniem ze ścianą, bo nam się wydawało, że jeżeli będziemy przez miesiąc mocno pracować, to będzie fajnie, że to wyjdzie. I nam de facto ta choreografia, w pierwszym odcinku mieliśmy rumbę, ona wyszła. Myśmy zrobili wszystko zgodnie z planem i nagle się okazało, że fatalnie bach, źle się budziłem w poniedziałek. Taki malutki byłem w poniedziałek i mówię, no dobra, spokojnie. Oddychajmy, zbudujmy na nowo wiarę w to, że się tym możemy bawić. I chyba ten jive, chyba trzeci odcinek był taki przełomowy, kiedy zaczęliśmy się tym bawić po prostu i mam wrażenie, że teraz już nie myślimy wiesz, o opiniach, o tym, co powiedzą jurorzy, jak skrytykują. Po prostu jesteśmy w tym programie i korzystamy z niego i chcemy z niego jak najwięcej wynieść dla siebie. I chcemy chyba też po prostu zrobić najlepiej, tak jak jesteśmy w stanie przygotować się, nie myśląc jednak za bardzo o ocenach, o tym, jak to będzie odebrane. Nasza praca jest tutaj i jeżeli ona zostanie wykonana dla nas najlepiej, jak możemy na ten moment, to tak naprawdę nasza rola jest spełniona. I powiem wam tutaj, poruszę dwa tematy, które bardzo często pojawiają się. Uczestniczę w odcinkach Tańca z Gwiazdami, czytam wszystko, co się dzieje na bieżąco. I powiem wam, ostatnio, gdy odpadła Beata Olga Kowalska, w poście właśnie na Instagramie Tańca z Gwiazdami, wiele komentarzy, słusznych, niesłusznych, nie należy do mnie ta decyzja. Będzie pocisk, robi długi wstęp. Tak, tak, będzie pocisk. Słuchajcie, jedna z internautek napisała, że Kamil, trzymają cię tylko dlatego, że Taniec z Gwiazdami ma współpracę z Radiem Z. Mhm. Jak ty na to wszystko patrzysz z boku? Bo dla mnie to są w pewien sposób absurdalne zarzuty. Wiesz co, owszem, partnerem medialnym Tańca z Gwiazdami jest Radio Z. Przez to między innymi Agnieszka Kołodziejska się pojawia w Tańcu z Gwiazdami, ma kostkę Radia Z i przez to uczestnicy Tańca z Gwiazdami pojawiają się w programie u Agnieszki Kołodziejskiej. Tak działa wymiana świadczeń. Wiesz co, ja jestem uczestnikiem Tańca z Gwiazdami, okej, pracuję w Radiu Z, tylko że my tego nie łączymy. Jak zauważyliście, ja też nie mówię dużo o Radiu Z w trakcie programu, ani też w trakcie programów moich antenowych też jakby nie skupiamy się na promocji nas. I to są jakby dwa światy, więc ja wiem, że zawsze jest coś takiego, że kiedy jest możliwość znalezienia jakichś teorii spiskowych, to my bardzo lubimy szukać tych teorii spiskowych i jeżeli ktoś chce w to wierzyć, to proszę bardzo, że jestem przepychany, ale wierzcie mi, to widzowie decydują. Tak. Dla nas ostatni odcinek był wielkim zaskoczeniem, że mimo... Przepraszam, co tak. było bardzo widać po naszych minach w trakcie tak. jakby tego ogłoszenia, tego wyniku. No, byliśmy tak. na ostatnim miejscu i udało się nam przejść dalej. I to jest wspaniałe, że widzowie dają nam kredyt zaufania, że wierzą w nas, że wiesz, my dostajemy mnóstwo sygnałów wsparcia, takich fajnych emocji, że super, dobrze, że jesteście, że kibicujemy wam, widać, że się staramy. No,
Cóż mogę powiedzieć na te plotki? Plotki są zawsze, jak dobrze wiesz i pewnie zaraz o to zapytasz, tych plotek jest bardzo wiele na różne tematy. Tak działa ten program. Ten program rozpala wyobraźnię w Polsce bardzo wielu widzów i on powoduje, że są generowane różnego rodzaju plotki. Tak, i tutaj powiem wam, że wczoraj rozmawiałem na ten sam temat z Roxy, bo zarówno Roxy z Michałem byli w pewien sposób parowani przez widzów. Tak samo u was to wyglądało, że gdzieś tam internauci doszukiwali się romansu. Co na ten temat myślicie i przede wszystkim jak twoja małżonka na to wszystko reaguje, gdzieś siedzi w domu na widowni i obserwuje, co się dzieje wszystko dookoła, to całe zamieszanie medialne? No ostrzy noże na przykład, wiesz, już myśli sobie, co zrobi, jak mnie będzie rozczłonkowywać, prawda, gdzie zakopię zwłoki. Wiesz co, to jest w ogóle ciekawa historia, bo zaczęło się to wszystko, Magda, chyba od tego pierwszego zdjęcia, od pierwszej pozy, która była pozą fajną, jak zostaliśmy zaprezentowani, ty byłaś w czerwonej sukience, ja miałem jakąś taką czarną marynarkę i ta poza była taka, no ona była wyrazista, powiedzmy, no nie użyję słów, że była gorąca, bo to była taka fajna taneczna poza, ale okej, trzymałem cię za kolano, pamiętasz pierwsze zdjęcie, tak, ja cię trzymałem, Magdę, za kolano. I wiesz, tak, znaczy powiem tak, no, dla mnie, przez to, że ja tańczę, to zupełnie, absolutnie nie ma takiego wydźwięku, więc ja byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona. Mieliśmy rumbę, która była pierwszym tańcem, ale to dopiero wtedy się widzowie dowiedzieli, dopiero na odcinku, natomiast rzeczywiście to się pojawiało wcześniej. Natomiast dla nas tancerzy, tutaj muszę pewnie wielu państwa rozczarować, jest to absolutnie naturalne i nie jest to w ogóle osobiste. To jest taniec. No taniec polega na tym, że tańczymy razem, tańc towarzyski ze sobą i dotykamy się cały czas. Słuchajcie, ja wam pokażę na początku. Było tak, Magda mówi tak, złap mnie za biodra, a ja tak, wiesz, ale jak? Tak, to było tak. To było robiliśmy tak. Zdjęcie do naszych materiałów na social media. No ja stanęłam w takiej pozie i mówię, Kamil, tutaj położysz rękę. Ja tak, a Kamil tak, bo to był pierwszy dzień, kiedy się poznaliśmy. I już? Skracamy dystans? A dla mnie to było absolutnie naturalne. Ja nawet mi przez myśl nie przemknęło, że Kamil może się, nie wiem, dziwnie poczuć, no bo dla niego to nie jest naturalne. Więc no tak, ale wydaje mi się, że teraz, po 2 miesiącach, Kamil też wie, że to jest absolutnie wszystko. Kreacja, ale to jest taniec. No, na tym polega właśnie taniec towarzyski. Wiesz, no, mieliśmy odważną choreografię, okej, ona była, ale też taki jest ten program. Ten program ma generować emocje i to, że udało się nam te emocje wygenerować, znaczy, że zatańczyliśmy mimo wszystko dobrze, że się pojawiły, wiesz ile razy słyszałem na próbach, patrz na nią tak, jakby się jej pożądał. Mhm. Ja mówię, ej, ale ja, jakby to jest dla mnie trudne, bo ja jestem jednak, nie jestem aktorem, ale patrz na nią, tak jakbyś chciał ją, wiesz, dorwać. I reżyser, i wszyscy podchodzili do mnie. I wiesz co, te plotki się pojawiły nagle, zostały potem także przez wasz portal podsycone. I teraz się z tego śmiejemy tak naprawdę. Jakby myślę, że nagraliśmy kilka różnych filmików ciekawych, gdzie staraliśmy się odpowiedzieć na te komentarze i na to, co się dzieje. Dzisiaj mamy z tego ubaw, ale mam wrażenie, że już wszyscy wiedzą i zostali rozczarowani, że nie ma tego romansu i że po prostu cholera, no nici, tak miało być hot i co? Tak, no jednak taniec jest absolutną kreacją. To nie jest, jakby prawdziwy świat, tylko my kreujemy w każdym tańcu. Że nawet nie lubimy. W zależności od jakby tego charakteru danego tańca, no to tak to ma być przez was postrzegane. Więc jeżeli udało nam się wykreować to, że o czym się potem rozpisywały portale, no to znaczy, że zrobiliśmy dobrą robotę, bo właśnie na tym polegał taniec rumba. Więc no tak, ale to jest kreacja. Trzeba jednak o tym pamiętać. Careless Whisper. To jest dzisiaj taki numer, gdzie on w internecie służy wyłącznie do jednego skojarzenia z miłością i z seksem, prawda? Włączasz Careless Whisper i od razu wiesz, będzie hot. No i nagle, wiesz, wychodzimy, wyginamy się tu, bam, 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 smyranko, kizimizi. No to jak miało nie być z tego romansu? Wiesz, to wiadomeczka, że pójdzie to w jedną stronę. No i poszło. Oczywiście, że tak, bo internauci mają swoje teorie spiskowe, a koniec końców i tak, jeżeli aktor wychodzi na scenę teatralną, czy gra w serialu, nikt tego nie łączy z życiem prawdziwym, naszym prywatnym. Słuchajcie, przejdę do tematu innych uczestników. Powiedzcie mi, jak wygląda kontakt między wami, w szczególności kiedy się spotykacie praktycznie codziennie tutaj na sali tanecznej. Cudowne to jest. Wydawało mi się, że my jednak będziemy ze sobą konkurować, ale
Wydaje mi się, że stworzył się tak fajny team, każdy sobie pomaga, każdy się wspiera i nawet w momentach kryzysu jest tak, że my podchodzimy, mówimy, ej, będzie dobrze, nie wiem, częstujemy się jedzeniem, piciem, czego ci potrzeba, jak ktoś się źle czuje, to od razu słyszysz, słuchaj, mam taki lek, a może coś innego. Często jest nawet tak, że przychodzimy do siebie nawzajem i tańczymy sobie. I pomagamy sobie. Super, więc ja na przykład w ogóle nie czuję takiego ducha, takiej rywalizacji w złym tego słowa znaczeniu. Raczej przynajmniej na ten moment jest bardzo duże wsparcie od siebie nawzajem i ono jest piękne i cudowne, bo jednak jest to program rozrywkowy, a nie turniej tańca, na którym no, kto będzie pierwszy, ten jakby się najbardziej liczy. Nie, tutaj jest wsparcie, chodzi o to, żeby każdy jak najfajniej zatańczył i od siebie wzajemnie dostajemy takie wsparcie, więc to jest super. Masz spinkę, po czym wchodzi królowa na parkiet i mówi, no cześć Kamilku, cześć kochani, jak trzymacie? I w ogóle mówisz, no dobra, no to znaczy, skoro wchodzi królowa, to od razu jest pięknie, cudowne to jest. Ale powiem wam, że właśnie to jest program rozrywkowy. Wydaje mi się, że internauci nie do końca potrafią to wszystko zrozumieć, bo jednak bardzo często pojawiają się głosy, gdzie dwie skrajne tak naprawdę uczestniczki, zarówno Dagmara Kazimierska, jak i Roxy Węgiel są porównywane do siebie, a gdzieś tam jest ta różnica wieku i możliwości też ciała. No właśnie, jak wy na to wszystko patrzycie z boku, na oceny jurorów? Słuchaj, no wydaje mi się, że ten program powinien nie do końca oceniać sam taniec, a nie wiem, może progres, może zaangażowanie w ten taniec, może emocje, no bo słuchaj, jak masz porównać Aleksa i mnie? Aleksa, który jest mały, szybki, gibki, ma gigantyczny talent do tańca i gdzieś tam miał jakieś doświadczenie w dzieciństwie taneczne i gościa, który ma prawie 2 metry i nigdy nie był typem sportowca i generalnie jest kwadratowy w swoich ruchach i nie ma dobrej koordynacji. No to wiesz, my startujemy z zupełnie innego pułapu, więc wiadomo, że Aleks będzie robił świetną, genialnie tańczy, pięknie, uwielbiamy na niego patrzeć, wiesz, ale jakby no dla niego, dla Aleksa 10 jest zasłużona, tak samo jak dla mnie 10 mogłaby być na przykład za 2 kroki, wiesz, on musi zrobić 4 kroki fajne, żeby mieć 10, ja mógłbym zrobić 2 kroki i to powinno być tak ocenione. To jest program rozrywkowy, to jest show telewizyjne, to nie jest konkurs tańca i wiesz, no, trudno nas porównywać. No my jesteśmy w tym programie po to, żeby widzowie mogli usiąść, dobrze się z nami bawić, żebyśmy generowali emocje. Roxy jest młoda, jest bardzo doświadczona tanecznie, scenicznie, jest zwierzęciem scenicznym, to widać w niej, ma gigantyczny talent. Dagmara jest kochana, uwielbiamy ją, więc to jakby zupełnie inne emocje. Każdy robi swoją robotę, tak. I każdy robi ją świetnie. Dokładnie, słuchajcie, piąty odcinek przypada akurat w Wielkanoc. To wywołuje dość dużo emocji, w szczególności u innych uczestników, tak jak miałem okazję porozmawiać, no właśnie, jak wy się na to wszystko zapatrujecie, gdzie jednak nie spędzicie tego czasu z rodziną, musicie poświęcić czas na próbę, a później na live'a. Jestem zdegustowany tym, że nie będę miał wolnej Wielkanocy. A tak oczywiście mówiąc na poważnie, nie, słuchaj, to może fajnie być w święta z rodziną, ale no to też jest pewnego rodzaju święto, ten program, więc my będziemy po prostu inaczej świętować, będą z nami bliscy, do mnie przyjeżdżają teściowie, więc tam teść też będzie miał okazję zobaczyć ten program od środka. To są jedne z bardzo wielu świąt, które spędzimy po prostu inaczej. Wiadomo, że fajnie by było sobie posiedzieć, odpocząć, bo każdy z nas jest zmęczony, ale jak jest tak, no to robimy. Szczególnie, że to będzie wyjątkowy odcinek, bo będzie dużo świątecznych akcentów, będą nasze piosenki, więc cieszę się, że będę mógł spędzić te święta w inny sposób. Ja muszę przyznać, że przez to, że tak jednak żyjemy, przynajmniej ja tak bardzo żyję z odcinka na odcinek i wiedzieliśmy, że no już jesteśmy w dość zaawansowanej fazie tego programu, to ja w ogóle nie myślałam o tym, że będziemy w tym kolejnym odcinku. W sensie to nigdy nie wiadomo, ale na pewno się nie przygotowywałam do tego, jak będę spędzała święta, więc dla mnie w niedzielę okazało się, że muszę coś wykombinować. Jak to teraz pogodzić? Akurat moja rodzina nie jest z Warszawy, więc tutaj musimy się teraz zastanowić, jak to zorganizować, no bo tak jak mówię, było to dla nas zaskoczeniem, ale też nie planujemy po prostu niczego na przyszłość, no bo tutaj się wszystko może zdarzyć, więc ja akurat mam taką dużą zagwozdkę, co teraz zrobić, muszę przyznać. Kochani, ja wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzę wam, żeby ta droga do kryształowej kuli była usłana różami, żebyście nią podążali. Dziękuję wam. Dzięki bardzo. Pięknie. Dziękujemy, dzięki. Julka, Michael, witam was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, witamy. Kochani, jesteście po kolejnym treningu do 5. już odcinka Tańca z Gwiazdami. Powiedzcie, jak wyglądają przygotowania?
Właśnie jesteśmy po 5,5 godzinach treningu. Więc możemy się czuć niepewnie. Nie, ja jestem już po prostu przeciążona, przebodźcowana. Bardzo dużo dzisiaj elementów miałam do zapamiętania. Zresztą jak zawsze, bo takie mam choreografie. Natomiast pozytywna rzecz jest taka, że bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego treningu. Mamy przepiękny taniec, rumba. Przepełniona takimi dobrymi emocjami, miłością, takimi sensualnością i mam nadzieję, że... Co? Chcesz powiedzieć? No kawałek nazywa się Miłość. No właśnie, kawałek Zalewski, Miłość, więc bardzo liczymy na to, że to będzie piękny, subtelny taniec. Dokładnie. No to słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego odcinka, to powiedzcie mi, jak wasze odczucia po poprzednim, bo jednak były komentarze ze strony jury, że był to wasz najsłabszy taniec. Jaki wy macie do tego stosunek? A ze strony ludzi oglądających, czy na przykład też moich obserwatorów, opinie są takie, że był najlepszy ten taniec, więc jakby, wiesz co, no to jest show. Ja tutaj zgadzam się z jury, wiem, że też mieli na myśli to trzymanie ramy, ja sobie biorę do serca ich krytykę, bo to krytyka jest konstruktywna, to też tak naprawdę są rady, coś mam poprawić na przyszłość i okej, Michał tutaj mi na każdym treningu o tej ramie mówił, ja po prostu się bardziej wyluzowałam, dodałam uśmiech w tańcu i poluzowałam ramę momentami, więc jakby Michał ma same dziesiątki, a te oceny, które były od jury, to były oceny dla mnie. Ale wiesz co, w mojej optyce to jest trochę tak, że to nie był najgorszy taniec Julii i z tym się wiesz, nie będę zgadzał i będę tutaj stał murem i bronił Julii, ponieważ uważam, że to był bardzo dobry taniec technicznie. Oczywiście do ramy możemy mieć pewne zarzuty, ja sam do tej ramy mam zarzuty, natomiast jest tyle elementów, które były bardzo trudne i wykonane zostały przez Julię w perfekcyjny sposób i o tym nikt nie powiedział, więc ja chciałbym tutaj powiedzieć, że gratulacje Julia, to było bardzo dobre. Oczywiście do tej ramy możemy się przyczepić i ją poprawić na następne kolejne odcinki. Dla mnie to był najlepszy tańc, w sensie mi się najlepiej tańczyło ten układ. I to jest najważniejsze, tak. Ponieważ my po tańcu byliśmy tacy radośni, szczęśliwi. Ja zapytałem się, Julii, jak się czuła, bo to jest najważniejsze. Julia powiedziała, słuchaj, mi się bardzo dobrze to tańczyło. I dla mnie jako trenera to jest najważniejsza odpowiedź. I powiem wam, że ja mam dosłownie tak samo, bo jeżeli kończę rozmowę i jestem z niej zadowolony, to wiem, że zrobiłem dobrą robotę. No właśnie, to było trochę w taki sposób. No, tutaj nawet nie było czegoś takiego, że schodziłam i trzeba było mnie pocieszać, jeśli chodzi o punktację. Tylko ja mówię, super było. Naprawdę mi się podobało i dałam z siebie. Musimy też pamiętać, że Taniec z Gwiazdami to nie jest turniej tańca, tylko program rozrywkowy. My tutaj robimy na sali wszystko, co możemy. I Julia bardzo ciężko trenowała w tamtym tygodniu. Quickstep jest najtrudniejszym tańcem standardowym, więc tutaj naprawdę musimy też o tym pamiętać. I według mnie robota została wykonana w sposób perfekcyjny. High five. I my jesteśmy zadowoleni i jedziemy dalej. Lecimy dalej do przodu. Właśnie, Dagmara Kaźmierska zaliczyła, bym powiedział, wpadkę, bo jednak pomyliła numery, no i skierowała wszystkie głosy na was. Nie ma wpadek. Nie wiadomo, czy tak, no ludzie przecież wiadomo, że to potraktowali z przymrużeniem oka, ale no nic nie dzieje się bez przyczyny, więc może to przejęzyczenie, wiecie. Dzięki, Dagmarka. Szczęśliwa siódemka, po prostu też szczęśliwa siódemka dla niej, no. Słuchajcie, no właśnie, tak jak obserwuję komentarze pod postami na Instagramie Tańce z Gwiazdami, ludzie dość często powtarzają, że Julka, nadal jesteś skryta. Czy pytanie, czy to, że nie masz doświadczenia stricte przed kamerami telewizyjnymi, sprawia cię jakiś dyskomfort, ci daje w momencie tańca, występu na live'ie? Ja po prostu w swojej pracy nie występuję przed taką żywą publicznością i nie są to formaty live. Sesje zdjęciowe, różne projekty, to jakby to są rzeczy nagrywane, a później dopiero odtwarzane, są też duble. A tutaj faktycznie gdzieś mnie ten ogrom tego przedsięwzięcia tak troszeczkę przytłacza. Nie mam doświadczenia aktorskiego, jakby nie występuję na scenie i jakby dopiero się tego uczę. Pracuję tutaj na miejscu z osobami, które to robią w swojej pracy i mają to w małym palcu, można powiedzieć, bo czy grają na deskach teatru, czy na przykład Roxana śpiewa na scenie, ja mogę sobie od nich podpatrzeć ewentualnie i wziąć coś dla siebie, tak? To jest też wartość dodana. A dla mnie wyjście ze strefy komfortu, bo ja muszę nadrobić te rzeczy, które na przykład oni już mają. Też się musieli tego nauczyć, tak? I to latami. Więc jakby tą pracę wykonali, ja mam troszeczkę krótszy ten czas, no ale próbuję, staram się i tak można powiedzieć, że trochę reprezentuję wszystkie te osoby, które z tym, co ja nie mają doświadczenia, mimo że pracuję w mediach i gdzieś tam jestem w tych mediach od dawna, to jednak to są różnice.
kolosalne. No właśnie, Julka Tkiek, i zarówno ty, Michael, wspomniałaś, że jest to program nie tylko o tańcu. Julka, tutaj wspomniałaś o tym, że to jest wychodzenie ze strefy komfortu. Jak odbierasz ten program? Jako przecudowne, miłe, bardzo ciężkie, intensywne doświadczenie, które będę wspominała do końca życia. I w sumie po takie emocje, może niekoniecznie świadoma wszystkich emocji i tej ilości, znaczy ilości pracy tak, ale że to będzie aż tak wycieńczające dla organizmu, się nie spodziewam, ale wiedziałam, że to będzie coś fajnego w moim życiu i też potrzebowałam tego tak po prostu dla samej siebie. No właśnie, Michael, powiedz mi, jaką uczennicą jest Julka? Julia jest, wiesz co, ja nie mogłem sobie wymarzyć innej partnerki w tym programie. Jestem bardzo wdzięczny stacji Polsat, że mogę zatańczyć z Julią. Jest to też jakieś spełnienie dla mnie, ponieważ trafiłem na osobę, która świetnie dopasowuje się do tego, czego chciałbym, aby moja uczennica, w tym wypadku Julia, miała, bo ma wszystkie te atuty, które są bardzo ważne w tym programie. Przede wszystkim jest naprawdę sumienna, ciężko pracuje, jest miła, jest po prostu, wiesz co, ona chce się nauczyć, nie? Przepraszam, że powiedziałem wstrzycie sobie. Natomiast chodzi o to, że jest to progres widoczny i widać ten progres na każdym odcinku i to mnie najbardziej cieszy. A treningi to jest sama przyjemność. Vice versa. Słuchajcie, ostatnio jak właśnie byłem na odcinku, tak sobie rozmawialiśmy między sobą i zauważyliśmy, że w tej edycji na parkiecie nie ma takiego show, jak było w poprzednim. Ty, Michael, zresztą pamiętasz, jak występowałeś z Jackiem i faktycznie były rekwizyty, dodatkowi tancerze. W tej edycji tego nie ma. Uważacie, że to jest plus czy minus? Nieładnie brzmi, nie ma takiego show. Jest, tylko nie ma rekwizytów, nie ma dodatków, tak. Tylko jest jakby bardziej skupienie się na was. Tańcu na nas, nie? I teraz już Wydaje mi się, że pan reżyser wie, co robi i czasami mniej znaczy więcej. I sama obecność tańca na scenie jest wyjątkowym widowiskiem i wydaje mi się, że to jest jednak plus, aczkolwiek wydaje mi się, że w kolejnych odcinkach będziemy już mieć do dyspozycji tancerzy z grupy Next i będziemy mogli kreować coś, co jest na miarę show. Aczkolwiek uważam, że mniej znaczy więcej. Dokładnie, możemy się przede wszystkim skupić na was, na tym, na wszelkich emocjach, które próbujecie nam przekazać. Co? Ja uważam, że ciało ludzkie jest najpiękniejszym przedmiotem i podmiotem sztuki i na przykład w tym tutaj wypadku, mówię trochę o tym naszym tańcu rumbie, będzie to bardzo widoczne i chcielibyśmy państwa bardzo zaprosić. Och, nie zapeszaj, ale będzie super. Będzie super, ja w was wierzę. Słuchajcie, no właśnie, piąty odcinek, odbywa się Wielkanoc. Jaki wy macie do tego stosunek? Czy faktycznie jest gdzieś wam skrycie w serduszku przykro, że jednak nie spędzicie tego czasu z najbliższą rodziną? Skrycie w serduszku, trochę nam będzie smutno, no ale decydując się na udział w programie, jakby wiedzieliśmy, jaki jest grafik, więc to było no jakby wiadome. No ale to będzie Wielkanoc niezapomniana do końca życia, fajne wspomnienie. Na pewno ta Wielkanoc będzie dla mnie jakaś tam wyjątkowa, tak, pod tym względem. A ty, Michael, jak na to wszystko patrzysz, bo jednak wiemy, że na co dzień nie mieszkasz w Polsce. No już mieszkam w Polsce, wiesz co, nie mieszkałem w Polsce, natomiast teraz już od roku jestem tutaj, zasiedliłem się i nie wybieram się nigdzie indziej, tylko na jakieś takie podróże, które uwielbiam. Natomiast no, moi rodzice są z Białegostoku, więc również będę sam w tym wypadku. Nie, znaczy, razem będziemy razem, tak. No w sensie wiesz, co mi chodzi. Będziemy razem na sali i może tak. No wszyscy razem poświętujemy jakoś. Nie? Poświętujemy na pewno tej wszystkie osoby, które biorą udział w Przyjdę programie. Przyjdę się z koszyczkiem. Tak. Może razem zjemy przy stole, się zgadamy. Jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Słuchajcie, kochani, to ja w takim razie dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że ten wielkanocny odcinek no po prostu będzie wielki i przyniesie wiele sukcesów wam. Dziękuję. Dziękujemy.